Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór, witamy serdecznie w magazynie Archiwum. Ze mną stały nasz ekspert od odkopywania w pamięci przeróżnych smaczków i ciekawostek, Przemek Olszowy. Witam Cię, Przemku. Cześć, Ryan. Witam wszystkich słuchaczy. Przemas dzisiaj dostał zadanie odkopać sobie w pamięci szczegóły wyjazdów. Wybraliśmy w sumie wspólnie dwa takie ciekawe, takie dwie takie ciekawe wyprawy, ale doszliśmy tuż przed programem do wniosku, że w sumie o tym pierwszym to porozmawiamy nawet o dwóch wyjazdach, łącząc to w parę. Ale zanim o konkretach, to przypomnę Wam, że jeśli chcielibyście ze swoimi wspomnieniami z tych spotkań też z nami się podzielić tymi swoimi wspomnieniami, opowieściami, możecie do nas zadzwonić na numer 42 233 80 19, 42 233 80 19. Czekamy też na Wasze wpisy na Twitterze, na Facebooku, jak tam piszcie, jak wspominacie te mecze. A jakie to spotkania, to najpierw zaczniemy, Przemku, pozwolisz, od tych krajowych rozgrywek, że tak powiem, że na razie zostaniemy w domu, ale nie do końca okay. W domu, bo jedziemy oczywiście w podróż i zabierzemy Was w taką sentymentalną podróż do Poznania. Ale podjęliśmy decyzję, że nie będziemy mówić tylko o jednym meczu, tylko porozmawiamy o dwóch, no bo tak się złożyło, Przemek, że te dwie takie pamiętne wyprawy do Poznania jeszcze z czasów, gdy nas z Lechem łączył może taki nieformalny układ, takie warunki, taki pakt o nieagresji niepisany, można powiedzieć, i dzięki bardziej tym dobrym... Bardziej pakt o nieagresji. Tak, i z takich dobrych, w miarę pozytywnych, może takich w miarę neutralnych stosunków, no stworzyła się okazja tak, abyśmy pojechali w bardzo dobrej liczbie na mecz wyjazdowy do Poznania. W środę końcówka sezonu, przypomnij mi, masz może gdzieś zapisane, 2006-2007? To był sezon 2006-2007. Tutaj akurat porozmawiamy dziś o dwóch meczach, które miały miejsce w 2007 roku w Poznaniu, o naszych dwóch wyjazdach. Ten pierwszy właśnie z sezonu 2006-2007 na wiosnę, to był mecz w maju, dokładnie 9 maja, a później drugi mecz, który już w kolejnym sezonie miał miejsce, on był 24 sierpnia 2007 roku i tu i jeden, i drugi mecz, no to zakończył się taką naszą inwazją, można powiedzieć, na Poznań, bo to takie historyczne, największe nasze wyjazdy w zasadzie. No na pewno do Poznania, tak? No właśnie, bo to jest bardzo w tym wszystkim istotne, że tak się ten kalendarz, terminarze tak się wówczas poukładały, że kończyliśmy niejako sezon ten pierwszy, jeden z ostatnich wyjazdów tamtego sezonu to był właśnie wyjazd do Poznania i później, gdy ogłoszono terminarz po letniej przerwie, to jako jeden z pierwszych wyjazdów trafił nam się Poznań. I chciałbym Cię najpierw zapytać o Twoje wspomnienia z tego pierwszego meczu, żeby to chronologicznie ułożyć, bo wydawało się, że wtedy już osiągnęliśmy zenit, jeśli chodzi o pojawienie się liczbowe w sektorze gości. Znaczy, no tutaj w tym meczu wiosennym, tym właśnie 9 maja 2007 roku, to chcieliśmy się pokazać oczywiście z jak najlepszej strony oraz pojechać tam też jak największą liczbą. Z tego względu, że jesienią Lech u nas został wpuszczony na Niciarkę, no ich było około 2000 kibiców przyjechało wtedy z Poznania i okolic. Także chcieliśmy nie gorzej wypaść niż oni. Rywalizowaliśmy wówczas, wtedy można powiedzieć, tak o palmę pierwszeństwa, chociaż zawsze staramy się być najlepszymi, ale wtedy właśnie z nimi o ilości wyjazdowe, o jakieś tam oprawy, o doping. No i tak się złożyło, że mogliśmy naprawdę w dużej ilości pojawić się w Poznaniu. Wyjazd był drogą, że tak powiem, autostradą wtedy już, bo to Stylem dowolnym się tam ludzie... Styl był dowolny, dokładnie. Tego całego przejazdu też nie da się zapomnieć, no bo to początki tej autostrady. No i chyba nikt wcześniej nie widział czegoś takiego, a chociaż kto wie, czy ktokolwiek później widział taką inwazję kibiców na tej trasie. No tam jechały i autokary, i busy, i samochody, i po prostu wtedy jeszcze tych stacji benzynowych jakoś specjalnie dużo nie było i tych jakichś tam zjazdów i tak dalej, no ale na jakichś poboczach i na tych zjazdach, które już tam gdzieś były, tych mopach, to wszędzie w zasadzie było widać ludzi ubranych w jakieś czerwone koszulki, bluzy, machających czerwonymi szalikami,
Na bramkach oczywiście te wszystkie samochody, autokary, busy się spotykały, ci ludzie śpiewali, krzyczeli. Taka po prostu czerwona rzeka w kierunku Poznania się przemieszczała wtedy. To I tak, pojawiło się nad... szaliki powywieszane za okno, jakieś tam fany, flagi takie własnej roboty, czy takie sklepowe. No i generalnie tam, jak się tylko jechało autostradą, pamiętam, to mijało się tylko samochody albo na łódzkich blachach, albo na jakichś tam znanych z kibicowania Widzewowi i znane twarze gdzieś tam się mijały. Tak, Chociaż tak, tak. nie tylko znane, bo jak było nas tam, ile pamiętasz? 3,5 tysiąca chyba było. 3,5 tysiąca i No, no to to było można wiele powiedzieć, że osób mało znanych też wtedy. wtedy to był nasz taki rekord wyjazdowy, bo tutaj warto wspomnieć, że wcześniej na Legii na 2-1 w 96 nas było 3300, 3200, 3300 osób. Tutaj było nas 3,5 tysiąca. Wcześniej, no to ktoś może tutaj ewentualnie jeszcze potem z niektórymi takimi starszymi kibicami, jak rozmawiałem, no tylko tutaj to ciężko jest to określić, bo jak widzę w swoje mecze rozgrywał w Białymstoku, tam jeszcze w latach 80. te pucharowe, to ktoś tam mówi, że być może wtedy nas było więcej, no ale to na pewno nie byli tacy kibice jak tutaj w latach 90., czyli w barwach rozśpiewani. Tam wtedy to jakieś tam wycieczki z zakładów pracy też mogły być. Także to nie do porównania. Być może ludzi wtedy z Łodzi w tym Białymstoku na meczu Widzewa było więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba uznać, że był to taki największy, jak dotychczas, do tego 2007 roku, wyjazd Widzewa. No wiadomo, wchodzenie na stadion odbywało się bardzo, bardzo długo, no bo taka ilość ludzi, no to wiadomo, że nie weszła jakoś tak od razu hop-siup. Fantastyczne oflagowanie, bo nie dość, że wszyscy byli w barwach, to jeszcze dużo tych flag żeśmy ze sobą przywieźli. Jeżeli chodzi o oprawę, to pamiętam, że była taka sektorówka Ultras Widzew, taki emblemat ultrasów naszych z herbem Widzewa. Do tego jakaś pirotechnika oczywiście była, flagi też na kijach, natomiast Lech tego dnia jakoś specjalnie tam nie miał opraw na tym meczu w maju. Oni mieli wtedy jakiś tam protest, sporo jakichś transparentów powywieszali, nie chcieli mieć jakiegoś zakazu. Oni później jeszcze rozgrywali jakiś mecz z Legią. No z naszej strony doping fantastyczny. Mecz w zasadzie można powiedzieć, że oni. Ludzi tam było sporo, bo stadion Lecha wtedy był w przebudowie. No Pamiętam, tak, że tak. Ich No dodajmy słuchaczom, że to nie był ten stadion Lecha, który znamy dzisiaj z Euro 2012, Nie. tylko ta stary obiekt, jeden z największych wtedy w Polsce. Wtedy to był taki zupełnie pośredni stadion pomiędzy starym stadionem, czyli tą taką starą podkową, jak starsi kibice pamiętają, a już tym nowym. Bo teraz tak, po naszej lewej stronie widniała już ta trybuna, no, którą można zobaczyć w dniu dzisiejszym, bo ona już była ukończona, czyli ta taka dwupiętrowa za bramką, już z dachem. Natomiast tam, gdzie siedział młyn Lecha, jak oni to nazywają, kocioł, to nie było trzech pięter, mieli dwa piętra wtedy wybudowane, jeszcze nie było dachu. Natomiast prosta, zarówno jedna, jak i druga, to były jeszcze elementy zupełnie starego stadionu, tego na wale ziemnym. I my siedzieliśmy na tych starych miejscach, na tym starym stadionie, na tej starej części stadionu, można powiedzieć, na prostej. Zajęliśmy wtedy całą klatkę, taki sektor buforowy tam też był dosyć duży. Także dwa te sektory były tak nabite. I po lewej stronie, czyli już na tej nowej trybunie, już ukończonej, zadaszonej, to tam jeszcze też od nas część osób siedziało, zarówno na dole, jak i na piętrze. No, liczba astronomiczna. Zresztą no, to odbiło się szerokim echem w Polsce, że Widzew pojechał w 3,5 tysiąca na wyjazd. A tu jeszcze warto zauważyć jedną rzecz. Dzień 9 maja nie przypadał w weekend. To była środa. Także jest to po prostu, można powiedzieć, niewyobrażalna liczba, żeby w 3,5 tysiąca osób pojechać
w środku tygodnia, w środę, tak jak ten mecz się rozgrywał. Sam mecz w sumie był już o nic, bo Lech tam chyba miał niewielkie szanse na puchary, a my to na nic nie mieliśmy szans, natomiast zapewniliśmy sobie utrzymanie. Z takich ciekawostek, z tego co pamiętam, to wtedy trenerem Lecha był Janek Smuda, żeby było ciekawiej. U nas tutaj chyba Probierz był trenerem. No i co, no na boisku na początku gra była dosyć wyrównana, szło nam całkiem fajnie, natomiast no później nie fajnie się ten mecz zakończył, bo przegraliśmy tam aż 6-1. Mało tego, wtedy w Lechu, no, poza ich zawodnikiem tam typu Rejs, czy Kotorowski w bramce, czy Bosacki, no to grali też ex-widzewiacy. Grał Marcin Zając, no i grał Jacek Dębiński wtedy. No i tutaj jedną z bramek dla Lecha strzelił właśnie Zając. Tam jeszcze chyba dwie chyba strzelił Rejs, tam jakąś jubileuszową chyba bramkę, jakąś setną w lidze strzelił, mam Przemku otwarte. Mam Przemku otwarte. 12 minuta, Zakrzewski dla Lecha strzela na 1-0 i wydaje się, że będzie pozamiatane, ale 24 minuta, rzut wolny dla Widzewa. Józef Oszadogan ustawia piłkę, no dobre 25 metrów, pamiętam, i ładuje na 1-1. I tak się kończy pierwsza połowa, więc można było odnieść wrażenie, że tam, mimo że tak jak powiedziałeś, stawka była już taka sobie, to nic nie zapowiadało do przerwy, że tak to się skończy. Nie, katastrofy to w ogóle nie zapowiadało, bo ten mecz był w miarę wyrównany. No, tak jak powiedziałem, mówię, Lech już w zasadzie nie miał szans tam powalczyć o jakieś puchary, nie wiem, może jakiś Intertoto, no, to tam mnie jakoś tam historia Lecha średnio interesuje, ale wiem, że oni już wtedy o jakieś tam najwyższe trofea nie grali, natomiast my w lidze żeśmy się utrzymali, ale my też tam o nic wyżej nie mogliśmy już się pokusić. Ale pamiętam właśnie, że Marcin Zając strzelił bramkę, oczywiście po tej bramce się wcale nie cieszył. No i tyle, no. Później no niestety bramki się... Bo ty wspomniałeś Zakrzewski. Ten Zakrzewski chyba też strzelił dwie. Chyba dwie Zakrzewski, dwie Rejs, Zając i ktoś tam jest. I tą ostatnią bramkę przypomnę, strzelił Dimitre Iniac, który lata później grał w Widzewie, ale przez chwilę potem miał problemy z kontuzją i tak to się skończyło u niego. A propos Rejsa, to co mówisz, to ja pamiętam takie wydarzenie z tego wyjazdu. Tak jak mówiłeś, Rejs miał na koncie przed tym meczem 99... Tak, 99 bramek i wiem, że było przygotowanych 100 szampanów dla... Czy Rejs sobie sam je przygotował, czy ktoś tam z klubu przygotował dla niego na setną bramkę. No Rejs strzelił bramkę numer 100, 101 nawet i te 100 szampanów dostał wtedy i po meczu chodził tam wzdłuż trybun, to już była kolejka jedna z końcowych sezonu, rozdawał kibicom i pamiętam, że jedną z tych butelek przyniósł pod sektor nasz, sektor gości z tą butelką, powiedział, że panowie, że zaprezentowaliście się tutaj niesamowicie, że doping był lepszy niż gospodarzy i, no i chciałem wam tą jedną butelkę symbolicznie przekazać. No bo to było wtedy, Przemek, tak, że ja tak to pamiętam, że co bramkę strzelał Lech na 2-1, na 3-1, na 4-1, to nas tak jakby ten wynik nakręcał w drugą stronę. Zamiast nas podłamać, to on nas nakręcał. I później przy 6-1 to wszyscy po prostu przecierali oczy ze zdumienia, bo byliśmy głośniejsi od prowadzącego 6-1 Lecha Poznań. Tak, kiedyś podobna sytuacja była, jak byliśmy na wyjeździe w Parmie we Włoszech i tam też Włosi byli zaskoczeni, że im więcej bramek nam strzelali, tym my żeśmy głośniej dopingowali. Przy 4-0 już praktycznie w ogóle Włochów nie było słychać, tylko słychać było nas. I tutaj było podobnie. Tutaj było, ten stadion był praktycznie wypełniony, no on był remontowany, nie wiem, z 18 tysięcy ludzi 17 mogło być. podają źródła. No 17, 18, bardzo, może tak. Bardzo ładnie. Może. No, jak na tamte czasy, to tak, no, weźmy pod uwagę, że ten stadion nie był ukończony, że to jeszcze było pół starego, pół nowego stadiona, w zasadzie nawet nie pół nowego, także on też tą swoją pojemność miał ograniczoną, także ludzi było dosyć dużo, doping z jednej i z drugiej strony dobry, aczkolwiek tak jak tutaj zauważyłeś, ten doping Lecha pomimo tego, że strzelali kolejne bramki, to
Ale później już jakoś nie wzrastał na sile i oni chyba tak patrzyli się bardziej na nas, bo u nas w pewnym momencie to już był taki jeden wielki amok panował, wszyscy się bawili. Nie wiem, no totalna zabawa była, nas było bardzo dużo, wszyscy, no owszem, patrzyli na boisko, ale sprawa wyniku, no tym bardziej, że ten wynik naprawdę był niekorzystny, ale sprawa wyniku była w ogóle sprawą drugorzędną. Skupiliśmy się na zabawie, skupiliśmy się na dopingu, naprawdę było rewelacyjnie i tak jak ty żeś tutaj wspomniał, że rejs podszedł, to pamiętam, że już ludzie ze stadionu poszli i tam już pomału chcieli nas z tego stadionu też wypraszać, że tam już jakiś czas żeśmy na tym stadionie byli, to po tym meczu jeszcze cały czas był doping. Po tym meczu jeszcze cały czas były śpiewy, jeszcze tak, cały tak, czas był tak. doping. Są nawet filmy w internecie, Przemek, gdzie jest nagrany taki zna wprost sektora, ktoś tam z trybuny Lecha, tej wzdłuż boiska, ale z drugiej strony nagrywał właśnie jak tam puste trybuny dookoła, już nikogo nie ma, a widzę w tamtą Tonkę chyba, czy Diabelski tak. Młyn sobie śpiewa, tak jakby mecz trwał dalej. Także mecz dla kibiców Widzewa w ogóle zszedł na dalszy plan, na trzeci plan, tak. od jakiegoś tam 4-1 i nawet nikt nie zauważył, że się, znaczy to żart oczywiście, że nikt nie zauważył, że się mecz skończył. Wiadomo, że wszyscy ale... wiedzieli, że mecz się skończył, tak. natomiast nikomu to nie przeszkadzało przeszkadzało, zupełnie. Tak jest. Dokładnie, wszyscy bawili dokładnie się tak. dalej. No, no i... Faktem jest, że tak, no, nam ten doping, nam ten wynik, bo pewnie, że gdzieś tam się zapisuje w jakichś statystykach, że bardzo, bardzo mało korzystny dla nas, ale tak, no ten sam ten wynik ani nam niczego nie dawał, ani niczego nam nie zabierał, także faktycznie to była sprawa drugorzędna, natomiast zabawa była rewelacyjna. Osoby, które na tym wyjeździe były, a było tych osób przecież mnóstwo i nie jest to tak jakiś bardzo dawny wyjazd, pamiętają i na pewno będą go wspominać jeszcze przez długie, długie lata, bo naprawdę świetnie było. No i mam wrażenie, Przemek, że to właśnie ta dobra zabawa, ta liczba, ten kosmos taki, jaki był w sektorze gości, właśnie przykrył w ogóle ten wynik, pamięć o tym wyniku. Nikt nawet nie zwraca uwagi na to, że przegraliśmy tak wysoko, tylko po prostu każdy mówi, wow, co tutaj się działo. No osiągnęliśmy szczyt, którego nie da się już chyba, tego sufitu się już szklanego nie da przebić. No i ja pamiętam, że gdy ogłoszono terminarz nowego sezonu i okazało się, że chyba trzeci wyjazd nowego sezonu, bo tam na początku był chyba Lubin, na początek wyjścia w trakcie wakacji, pod koniec lipca do Lubina pojechaliśmy na stary stadion Zagłębia, później jeszcze był Wodzisław i w jakby tak trzecia wyjazdowa kolejka, piąta sezon, ale trzeci wyjazd to właśnie był ten Poznań i ja tak cmokałem wtedy, tak powątpiewałem, pomyślałem sobie, nie no, zbyt krótki okres czasu dzielił te dwa mecze między sobą, te wyjazdy do Poznania, żeby ludzie pojechali w podobnej liczbie, że na pewno nas będzie mniej, bo jeszcze nie wszyscy z wakacji wrócili, bo to była końcówka sierpnia, jeszcze trwały wakacje. Dokładnie. I takie myślenie, no tam ci, kto pojechał, no wiesz, jak pojechało nas 3,5 tysiąca ludzi, a na nasz stadion przychodziło 5. No to ciężko jest później przebić to. Tak, no ciężko jest uwierzyć, że ci ludzie, którzy z przypadku do tego Poznania pojechali tą środę, to będzie im się chciało jechać drugi raz w to samo miejsce, gdyby ten wyjazd był rok później, pół roku później, może, ale tu zbyt krótki okres czasu, 3,5 miesiąca i no i zaskoczenie, bo się wszystko powtórzyło, tym bardziej, a nawet więcej. Że nie grali tam o jakieś tytuły mistrzowskie czy o puchary, aczkolwiek jak się popatrzy na skład, że tam wtedy grał i Budka, i Napoleoni, Łukasz Masłowski, Robert Kłos, grał Łukach, Oszodogan, Stawarczyk. Także jakby tak popatrzeć na skład, no to my mieliśmy całkiem mocną drużynę, a jednak nie graliśmy o jakieś tam wysokie cele. No i tutaj faktycznie po tych 3,5 tysiąca w Poznaniu zaczynaliśmy się zastanawiać, czy uda nam się taką liczbę powtórzyć. Wspomniałeś tutaj, że były to wakacje i że nie wszyscy wrócili. Ja osobiście też byłem wtedy na wakacjach. Na ten mecz jechałem z nadmorza. Też miałem kontakt z kibicami Pogoni Szczecin i też żeśmy tam właśnie dyskutowali, czy w ogóle będziemy w stanie zbliżyć się do tej cyfry. Ja tam z nimi się spierałem, że jak najbardziej, że oczywiście zbliżymy się do tej cyfry, a nawet ją przebijemy. Tu warto dodać, że ten mecz drugi, czyli ten w sierpniu, on również nie był w weekend, bo to był mecz w piątek. Czyli tutaj jeden mecz był w środę, gdzie pojechało nas 3,5 tysiąca, a drugi mecz był w piątek. Co prawda była to końcówka wakacji, no ale wiadomo, no nie wszyscy jeszcze z tych wakacji wrócili. Inni, którzy już nie mieli urlopów, normalnie chodzili do pracy. No i tutaj sytuacja się
Powtórzyła też wyjazd autostradą, można powiedzieć, drogą kołową, transportem kołowym. No i ku zdziwieniu wszystkich, najbardziej tych wszystkich kibiców z innych klubów. No to wszystkim tu w Polsce szczęki opadły, ponieważ na tym drugim meczu, no my pobiliśmy oczywiście swój dotychczasowy rekord wyjazdowy, no bo uznaliśmy, że te 3,5 tysiąca jednak było tym rekordem wyjazdowym, to na tym meczu sierpniowym nas zjawiło się tam jakieś 4,200-4,300. No i zaskoczeni tym obrotem byli też chyba sami fani widzowa, ja na pewno. Ja pamiętam, że wszedłem tak w miarę dość w tej wczesnej fazie otwarcia bramek i miałem tą przyjemność, że na górze sektora mogłem sobie stanąć, oprzeć się o murek i obserwować tą hordę tych czerwonych koszulek, która nadciągała, zbliżali się wszyscy do sektora gości, tam z problemu z wejściem jakiś nie było, jakichś bardzo drobiazgowych kontroli, w miarę płynnie to całe szczęście, bo jestem Nie śmięcie do prze... końca. Tutaj No, zwrócić na pewną rzecz. zaraz ci oddam głos, ale na ten temat, bo będzie ciekawie. Natomiast wydaje mi się, że gdyby naprawdę tak drobiazgowo kontrolowali jak w tych latach obecnych, czy na przykład na stadionie Legii, to nie byłoby szans, żeby Nie, to w wszyscy ogóle weszli nawet połowa by nie weszła. Nie, tak, nie to... zobaczyłaby nawet boiska z wewnątrz sektora. Ja też bym dodał jedną rzecz, Przemek, zanim ci ponownie oddam głos. Ja mam takie wrażenie też, że ten pierwszy mecz w Poznaniu, gdzie Widzew może nie zniszczył, ale mocno dominował nad Lechem pod względem dopingu, zabawy na stadionie, że on w pewnym sensie spowodował taką małą rewolucję w Lechu, że oni zobaczyli, że przyjechał Widzew i ich tutaj przekrzyczał. I oni postanowili się dużo, dużo bardziej sprężyć na to spotkanie rewanżowe. Nie dość, że przyjechało nas więcej, to dodatkowo jeszcze ich było więcej, bo łącznie się To tam... ich też było więcej, Tak, bo oni ten się bardziej... stadion już tam coś tam już podrabiali, aczkolwiek niewiele się zmienił od tego maja. Było praktycznie to samo, nie wiem czy tam, może trochę miejsc przybyło, nie wiem, nie pamiętam. Ale frekwencja W była dużo każdym większa, bo podają ci, Przemku, przerwę, większa, bo tam przepraszam. było ze 23, może 4 tysiące, Źródła czyli podają wtedy był stadion już. 25. Podają 25. Oczywiście to mogło być zaokrąglone, to mogło być wpisane na oko, ale było na pewno kilka No tysięcy to ludzi chyba musiało więcej. trochę tych miejsc przybyć po prostu od maja, bo wiem, że ten stadion wtedy był nabity już tak w ogóle, no, na tyle, na ile oni mogli się tam pojawić, no i my oczywiście. Także ten stadion był wypełniony. No, z tym wchodzeniem, tak jak tutaj mówiłeś, no to owszem, no poszło w miarę sprawnie, aczkolwiek mundurowi jak to mundurowi, ja tam wcześniej, że tak powiem, musiałem coś przywieźć z drugiej strony, żeby nam się świeciło na sektorze. Ktoś tam to ode mnie No to spokojnie, Przemek, już jest przejmował. przedawnienie, to możesz mówić bez obaw. W każdym bądź razie no, pirotechniki też było sporo. Natomiast później, jak ja już to wszystko, że tak powiem, oddałem, ja na tym meczu byłem z córką. My żeśmy przyjechali z nadmorza. Córka miała swój pierwszy wyjazd wtedy, miała 6 lat. No i właśnie w związku z tym, że tak jak ty zauważyłeś, że łatwo tutaj wchodzić i tak dalej, no jednak niektórzy mundurowi okazali się strasznymi służbistami. No tak jak na tym meczu majowym, tak i na tym sierpniowym można powiedzieć, że tak było neutralnie. To znaczy, no, że jak samochód gdzieś tam na łódzkich blachach gdzieś wjechał no, z drugiej strony stadionu, no to nikt go nie rozwalił. No mnie się akurat jakoś tam wjechało od tej drugiej strony i chciałem po prostu przejść. No i się okazało, że nie, że tutaj nie mogę, bo to są łódzkie blachy, ja muszę jechać z drugiej strony, a wtedy to już, tak jak zauważyłeś, było 25 tysięcy ludzi, no to już korki się robiły, a córka będąc mała, mając 6 lat, no zechciała jej się za potrzebą, tak? W związku z tym no, stwierdziłem, że zjadę gdzieś na pobocze. Pójdę z nią gdzieś w krzaki, tak? No i skończyło się na tym, że mundurowi strasznie nakrzyczeli na mnie i na nią. No i córka miała taki pierwszy kontakt z mundurowymi, że właśnie od tego pierwszego wyjazdu już ich nie lubi. Także nie trzeba było nic mówić, że ci panowie nie są fajni, bo ona sama zauważyła, że fajni nie są i ona się już do nich nie przekona. I szczerze mówiąc, dobrze.
A propos tego wchodzenia, Przemek, wejdę ci w słowo, pamiętam też taką historię, którą mi opowiadali chłopaki z Ultrasów. Nie będę mówił, którzy, bo tam kiedyś wywiadu udzielali z RW i z UR i tak pozmienialiśmy tam trochę ich wypowiedzi, ich imiona, żeby się nikt nie pokapował, o kogo chodzi, więc pozwolisz, że będę się tego tej konspiracji trzymał. Ale generalnie bardzo śmiesznie wychodziło też. Aha, bo też Arek Stolar też w wywiadzie, w którymś też późniejszym o tym wspominał, więc tu mogę podać personalia. Arek mówił, że oni wtedy przywieźli, znaczy nauczeni tym doświadczeniem pierwszego meczu w Poznaniu, gdzie tam ciężko było skoordynować ten doping przy tylu ludziach, chociaż akurat sektor sprzyjał, bo był bardzo taki prostokątny, a nie łukowaty, ale mimo wszystko no, zapanować nad taką dużą grupą ludzi było ciężko, więc No nie jest postanowili, łatwo. i chłopaki postanowili przywieźć sprzęt nagłaśniający, taki profesjonalniejszy bardziej niż zwykłe megafony, no, ale żeby ten sprzęt mógł pracować, bo to był sprzęt elektroniczny, no to potrzebny No był to prąd. kompresor był potrzebny też. Tak, i chłopaki przetargali ze sobą beczkę z benzyną, która była tak zwanym, wyleciało mi teraz słowo z głowy, agregatem, o, agregatem prądotwórczym na benzynę, na ropę. I jak zobaczyli to tam, zobaczyli to ochroniarze, którzy tam przeszukiwali, znajdowali jakieś wlepki, jakieś tam achtungi w kieszeni, u kibiców i przymykali oka, to nagle zobaczyli wielkie pudło, okablowanie, Arek się śmiał, że bombę jakąś wnosi na stadion, ale jakoś tak, bez problemu, aha, co tam macie, agregat, a, no, chodźcie. I tak zupełnie, wiesz, zaskoczenie, że tam Nie, kogoś... było faktycznie coś Kogoś tam takiego, pamiętam. zatrzymywali, kazali im tam wytrzeźwieć, wróć za pół godziny, bo jeszcze jesteś trochę dmuchnięty. A chłopaki wnieśli agregat, to równie dobrze tam mogłaby być bomba atomowa i by przeszło bez problemu. I dzięki temu to nagłośnienie było wtedy trochę lepsze na tym sektorze. No i się rzeczywiście przydało, bo pojechało faktycznie, mimo tych moich obaw, i myślę, że nie byłem odosobniony w tym, pojechało 1000 prawie ludzi więcej, no tam 700 powiedzmy. Oficjalne liczby, tak jak mówiłeś, to były No 3,5 jakieś tysiące. 4200, 4300, tak mniej 4200 więcej nas zostało podane było. oficjalnie, to trzymajmy się tej liczby, 700 osób, jeszcze więcej, mimo że 3 miesiące wcześniej już byliśmy na tym stadionie, to nie było takie wow. Dla niektórych ludzi to nie było takie nowum, tylko to było znów to samo miejsce. Ale też może dzięki temu część takich spokojniejszych kibiców się poczuła tam też pewniej, bo nie było jakiejś wrogości między kibicami Lecha a Widzewa i Nie, dlatego natomiast doping pojechali już tam więcej. tutaj, już ze strony Lecha też był wtedy mocniejszy, jakaś oprawa, bo tak jak mówiłem na tym wcześniejszym meczu, oni mieli jakiś protest, tam barw nie wywieszali i w zasadzie oprawa i te flagi na kijach i ta nasza sektorówka Ultras Widzew i race, no to było tak raczej po tej naszej stronie. Natomiast w sierpniu, no to tak jak tutaj już żeśmy sobie ustalili, że zamiast 18 tysięcy na meczu już było 25, czyli nas przyjechało blisko 1000 więcej, natomiast też kilka tysięcy w ogóle było więcej na tym meczu. Stadion dużo bardziej nabity, Lech też miał jakąś oprawę, też z tego co pamiętam, jakąś też Lech Poznań Ultras, takich pasów. No u nas wtedy świetnie wypadła taka sektorówka i transparent I love this game. No, każdy, kto gdzieś sobie wejdzie w internet, to może sobie to zobaczyć. Naprawdę dało to bardzo dobry efekt. To znaczy, my mogliśmy w zasadzie zobaczyć to po meczu, no bo będąc pod tą sektorówką, no to niewiele widzieliśmy. Natomiast efekt był rewelacyjny. Do tego później jeszcze pirotechnika, o której wcześniej wspominałem, też dość sporo jej było. I takie mieliśmy transparenty też na kijach, plus jakieś tam flagi na kijach. No i doping przy pomocy tego właśnie też nagłośnienia też był świetny. No naprawdę, fajny mecz. Jeszcze nasze oczekiwania, nasze najśmielsze oczekiwania przeszło to, że my w takiej ilości żeśmy przyjechali. Tutaj już oczywiście takiego pogromu nie było. Przegraliśmy 1-0, mecz był bardziej wyrównany. Wtedy Łukasz Masłowski grał, nasz niedawny dyrektor sportowy, czy też Robert Kłos, który w tej chwili jest w Elanie. Natomiast no, tych piłek trochę nawyciągał w sumie w tym dwumeczu Bartek Fabiniak. Ja teraz Bartka Fabiniaka miałem przyjemność spotkać w Tak, Stargardzie jesienią. był. Przyjechał, tak. Tak nawet żeśmy się zastanawiali, czy to jest Bartek, czy nie.
I mówi, no nie, no chyba Bartek. No i rozwiał nasze wątpliwości, bo sam podszedł i o, cześć, się przywitał. Także i potem żeśmy sobie porozmawiali, miło było trochę, żeśmy poopowiadali, co tam u niego gra w tej chwili w Niemczech w niższych ligach. No ale no co, no wracając do tego meczu, no rewelacja. W jednym sezonie 3,5 tysiąca i nagle 4200 czy 4300. Powiem, że to chyba jest nie do pobicia z tego względu, że teraz, gdy ten stadion Lecha jest ukończony, to tamten sektor przyjezdnych jest na jakieś 2200, a Lech nie zawsze nawet tyle wejściówek przyjezdnym daje. Zazwyczaj jest to około 1500 wejściówek. No czasem tam przymkną oko i te 2000 dadzą, także nie wiem, czy ktoś pobije nasz wyjazd, no chyba, że ten stadion będzie wtedy, nie wiem, jaką areną, że dadzą jakąś większą ilość, no bo areną finału Pucharu Polski nie będzie, no bo będzie tam są rozgrywane mecze finału Pucharu Polski zawsze w Warszawie. Natomiast no nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby w tej chwili przyjezdni w Poznaniu otrzymali więcej niż 4000 wejściówek. I to nawet Przemek, biorąc pod uwagę, bo czasami się może zdarzyć, że tam jakiś zgodowi przyjaciele przyjadą w takiej liczbie, ale akurat te zgody, które ma Lech, czy tam Arka Gdynia Krakowia, czy nasi kochani bracia z Zatorów, w cudzysłowie oczywiście, to raczej nie grzeszą zbyt dobrymi liczbami wyjazdowymi, więc im tam nie... się gdzieś tam zmobilizować, ale nie grozi im raczej 4200. W ogóle nie, to nawet nie mają tutaj podejścia do takiej ilości. Także myślę, że dosyć. No nie, no nie zostanie pobity ten rekord, wydaje mi się. Jedyne, co warto wspomnieć, mi się przypomniało, że kiedyś, bo jeszcze też jak na kadrę czasami się wybierałem, to w latach 90. miały miejsce też mecze reprezentacji. Tam z Irlandią, z Anglią był mecz i pamiętam, że też był taki mecz z Holendrami. My już żeśmy tam nigdzie nie wychodzili, nie awansowali i tak dalej, a ci Holendrzy przyjechali setować, nie wiem, który to mógł być rok 93. W każdym razie stadion wtedy jeszcze bez przebudowy, ta stara podkówka taka w Poznaniu, no to tam wtedy się przyjmowało, że na Lecha wchodziło 18 tysięcy osób, to Holendrów przyjechało 15 tysięcy, także można powiedzieć, że no wtedy kogoś tam było więcej, no ale nie kibiców konkretnej drużyny klubowej, no tylko reprezentacji kraju. Natomiast kibiców jakiegoś klubu, tym bardziej polskiego klubu, no to tam więcej nie było i chyba nie będzie w tej chwili. No tak można to spuentować, że to jest nie do przebicia w tym momencie i no wtedy widzę był chyba u szczytu, jeżeli chodzi o liczby wyjazdowe. Takie mam wrażenie, że to był też ostatni taki moment, gdzie można było takie liczby wykręcać. No tak, i zresztą no bo później... w tej chwili ciężko jest to do wykonania. No i jedyne w tej chwili, co można taką liczbę przebić, to tylko i wyłącznie zagrać w finale Pucharu Polski na Narodowym, tak? No bo innej możliwości nie ma, no chyba, że będziemy grali kiedyś w jednej klasie rozgrywkowej z Ruchem. Mam nadzieję, że tak będzie i będzie to w Ekstraklasie. Na przykład uda się taki mecz zagrać na Stadionie Śląskim. No to wtedy różnie może być. Myślę, że wtedy będziemy w stanie pobić tą liczbę wyjazdową. Natomiast no musimy i my, i Ruch wrócić do tej ekstraklasy. Jeszcze oczywiście muszą być różnego rodzaju zgody na to, aby Ruch mógł zagrać mecz w roli gospodarza na Stadionie Śląskim z nami. No tak, ale mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Takie kruczki Także może nam się kiedyś uda pobić ten nasz rekord wyjazdowy. Takie kruczki musiałyby rzeczywiście być niezbędne, żeby to można było zrobić. No ale przenieśmy się, może cofnijmy się teraz trochę w czasie, bo lata zerowe, ta końcówka lat tych zerowych, to zapamiętamy między innymi z wyjazdu na Lech Poznań. Natomiast dobre, nie wiem, 8-9 lat wcześniej, trzeba to na szybko policzyć, 7-8, jakoś tak, mieliśmy wyjazd w europejskich pucharach jeszcze drużyna Widzewa grała w pucharach, również wakacje, tak jak ten wyjazd sierpniowy do chociaż tam, chyba to było też wakacje, chyba też sierpień. W sierpniu. Mhm. Mówimy, drodzy słuchacze, o wyjeździe Widzewa do Florencji na mecz ze słynną Violą, czyli Fiorentiną. To były eliminacje Ligi Mistrzów wówczas. Ligi Mistrzów, tak, bo tak, wtedy występowaliśmy za Wisłę. Nie był to ostatni nasz mecz w pucharach, bo tak jak ostatnio żeśmy rozmawiali o Monako, to Monako było ostatnim meczem w europejskich pucharach Widzewa, natomiast to był ostatni mecz z Fiorentiną
No nie w Lidze Mistrzów, tylko w eliminacjach Ligi Mistrzów. No bo tego meczu oczywiście nie wygraliśmy, no nie udało nam się, a szkoda. Natomiast na Fiorentina była no bardzo mocną drużyną. Pierwszy mecz właśnie graliśmy tam na wyjeździe, dopiero później rewanż był w Łodzi. Ja pamiętam, że akurat wtedy w ogóle przebywałem na terenie Włoch tam kilka miesięcy, więc mój wyjazd do Florencji, że tak powiem, nastąpił samotnie. Ja akurat dojeżdżałem z Werony z jakąś przesiadką w Bolonii, pociągiem jechałem i wysiadłem sobie we Florencji. Co ciekawe, wtedy po drodze, może ze dwóch czy trzech kibiców w barwach zauważyłem po drodze, którzy się do pociągu dosiadali. Nie jechali kibice Fiorentiny na mecz do Florencji. Widocznie musiało być, nie wiem, więcej miejscowych. Także nie wiem, jak to u nich wtedy tam z fanklubami było. Natomiast no, pociągiem, którym ja przyjechałem, to mówię, no, na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które ze mną wysiadły na dworcu we Florencji. No to był mecz w sierpniu. Tutaj przypomnę, że my zagraliśmy w tych eliminacjach Ligi Mistrzów po tym, jak odsunięta od tych eliminacji została Wisła Kraków. I w pierwszej tej rundzie wstępnej, znaczy to była chyba druga runda wstępna, bo z Fiorentiną była trzecia, to graliśmy z tym bułgarskim Liteksem Łowecz. O tym żeśmy wspominali chyba ostatnim razem, że przegraliśmy w Bułgarii 4-1, później żeśmy w Łodzi wygrali 4-1 i w karnych pokonaliśmy Bułgarów, no i dzięki temu żeśmy awansowali do kolejnej rundy i tam trafiliśmy właśnie na Fiorentinę. No Fiorentina bardzo mocna drużyna, tam Toldo był w bramce, Adani, Rui Costa, Chiesa, Batistuta, no to trenerem był Trapattoni, także no nie spodziewaliśmy się, że będzie jakoś rewelacyjnie, aczkolwiek jak pojechaliśmy do tej Florencji, tam do przerwy przegrywaliśmy 1-0, ale ten mecz, owszem, byli lepsi ci Włosi, ale wcale nie aż tak bardzo. No ale zanim do meczu przejdziemy, to może jeszcze o tym samym wyjeździe z Słonimi. Tak jak ja powiedziałem, ja akurat jechałem indywidualnie, natomiast z Łodzi był organizowany autokar. Jakieś busy, samochody, tak grupa autokarowa wcześniej, dzień przed meczem dotarła do Rimini, więc wiadomo, tam dosyć gruba impreza w różnych barach, dyskotekach, na plaży, jakaś wspólna kąpiel w barwach, Włosi przerażeni, wiadomo, sporo alkoholu, jakieś promocje, jak to w tamtych czasach. No i grupa dotarła do Florencji. Ja pamiętam, że kiedy wysiadłem na dworcu, wiadomo, wtedy nie było jakichś tam GPS-ów i tak dalej, więc poszedłem sobie na miasto, dopytałem się, gdzie znajduje się stadion, czym tam mam dojechać. No i stwierdziłem, że idę sobie coś zjeść, coś pozwiedzać, no bo zabytków we Florencji co nie miara. I mówię, później zobaczymy, może gdzieś kogoś spotkam, pewnie gdzieś w jakimś centrum. No ale za daleko nie musiałem chodzić po na jednej z ulic. Już dwóch naszych spotkałem, lekko zmęczonych, ucieszyli się, że mnie spotkali, ponieważ to byli koledzy z tego właśnie wspomnianego autokaru. No i stwierdzili, że oni przyjechali gdzieś tym autokarem, autokar gdzieś zaparkował, ale oni nie wiedzą gdzie. No musisz nam pomóc go znaleźć. Ale oni nie znali nawet ulicy w ogóle, gdzie ten autokar jest. No i trochę nam czasu zeszło, ale znaleźliśmy autokar, znaleźliśmy pozostałych, że tak powiem, uczestników tej autokarowej wycieczki. Jeszcze tam jakieś rozmowy, jakieś piwka. Wsiadłem z nimi do tego autokaru, pojechaliśmy pod stadion. Stadion, no tam jest stary stadion, on chyba do dnia dzisiejszego nie został przebudowany. Artemio Franchi Duży. chyba, nie? To nazwa tego stadionu Tak, brzmi. tak. Duży ten stadion był. Natomiast na jakiegoś specjalnego wrażenia no nie robił. No, nie była to jakaś tam perełka architektury, ale duży. No, weszliśmy na stadion i wtedy po raz pierwszy była taka sytuacja, że owszem, gdzieś tam żeśmy się spotykali, że gdzieś jakieś plexi było, ale zazwyczaj to plexi nie było jakoś tak specjalnie wysokie.
Gdzieś tam zawsze jakiś pręcik, drucik czy coś tam zawsze było, gdzie można było do tego przywiesić flagę. Natomiast tutaj była kilkumetrowe to plexi gdzieś w górę. W ogóle nie wiedzieliśmy, jak mamy się zabrać do przywieszenia flag, bo tam nie było do czego w ogóle przywiesić. Natomiast no, otrzymaliśmy jakieś tam taśmy klejące i po raz pierwszy żeśmy sobie poprzyklejali wtedy flagi. No, część tych flag żeśmy jeszcze rozłożyli, bo ten sektor naprawdę był dosyć duży. Nas tam wszystkich się zjawiło około 230 osób. No, doping, jak to doping. No, momentami był fajny, później jak już przegrywaliśmy, to tak średnio było. Poza tym, no, część osób, tak jak wspomniałem, była trochę już zmęczona. Natomiast no, dla nas tam największą frajdą było to, że za tym plexi w ogóle był młyn Fiorentiny. Bo po lewej stronie siedział młyn i w zasadzie nas tylko odgrodzało to plexi. Tam po kolejnych strzelonych bramkach oczywiście tam podbiegali do nas ci Włosi, no i jakieś tam wymiany uprzejmości pomiędzy nami były. Mecz, jak pewnie każdy wie, przegraliśmy tam 3-1, nie strzelając bramki, bo tam był taki jeden jegomość, nazywał się Adani, on strzelił i do jednej, i do drugiej chyba, na jakiegoś króla strzelców wszedł z tych rozgrywek. Także strzelił on, pamiętam, chyba pierwszą bramkę, a później, jak już przegrywaliśmy 2-0, to on na 2-1 strzelił. Dał nam trochę paliwa. Tak. No i co więcej o tym meczu? No, same gwiazdy tam grał niejaki Cieza, który 2 lata wcześniej też był na Widzewie, przyjechał wtedy z Parmą. Tutaj, co ciekawe, Cieza na Widzewie strzelił hat-tricka wtedy z Parmą. Strzelił nam 3 bramki, bo my żeśmy z Parmą przegrali 3-1. Natomiast tutaj w rewanżu po tym meczu we Florencji, no to 2 tygodnie później, przyjechał i znowu nam strzelił kolejną bramkę. Także chłop w dwóch klubach nam postrzelał. No, No tak, niestety. jeszcze był taki słynny napastnik argentyński Batistuta, ale z tego co wyczytałem, Batistuta. to on tam bardzo szybko zszedł z boiska z powodu jakiejś kontuzji, chyba Tak, już w on tam piątej był minucie. kontuzjowany. Więc mogłoby Ale być wyżej. Batistuta Gdyby wtedy Batistuta grał, grał, to wtedy grał. mogłoby być wyżej, gdyby Batistuta nie zszedł z boiska. No ale to takie były. No, piłkarsko ciężko było. A powiedz, tam miałeś okazję zwiedzić trochę miasta, no bo Florencja słynie jako jedno z najpiękniejszych miast, jeżeli chodzi o zabytki, o kulturę. Czy tam była, jak było na to jakiś czas? Znaczy, przyznam szczerze, że zacząłem zwiedzać indywidualnie, a później zająłem się moimi 2 kolegami i więcej czasu już poświęciłem na odnalezienie autokaru i zlokalizowanie go. Po meczu, to z tego co pamiętam, to już nie było specjalnie jakoś czasu na zwiedzanie, ale tutaj co ciekawe, bo tam ci Włosi się tak napinali, po meczu nas trochę ta policja też na tym stadionie przytrzymała. Otoczyła nas później, jak już wyszliśmy ze stadionu, takim kordonem, ale jakoś taki był mało szczelny, bo co po niektóre osoby od nas wyszły i po jakimś czasie wróciły z flagą Fiorentiny. Ale dla nas jeszcze to było o tyle bardziej dziwne, bo to pierwszy raz, że tak powiem, w naszych rękach znalazła się obca flaga, nie taka na materiale, nie wiem, czy uszyta, czy namalowana, tylko ta flaga była plastikowa, taka jak, nie wiem, jak reklamy. Na przykład jakieś takie banery gdzieś na jakichś firmach i tak dalej. No, także taka flaga, że tak powiem, stała się naszym łupem wtedy. Rozumiem, że przed rewanżem to dobry łup, bo jeszcze by czekał rewanż w Łodzi i to można było tę flagę zaprezentować. Ale na razie nie wybiegajmy do rewanżu, zostańmy jeszcze w Italii. No witali, no tutaj już specjalnie nie było jakoś tam do zwiedzania, poza tą flagą, to jakichś specjalnie ciekawych rzeczy nie było. Autokar zmierzał w kierunku Polski. Ktoś tam jeszcze jakimś busem pojechał sobie nad morze, no bo to były wakacje wtedy, także ludzie jeszcze pojechali sobie nad morze troszeczkę poplażować, poodpoczywać. My z kolei żeśmy w 2 auta sobie pojechali właśnie w kierunku Werony. Na następny dzień poszliśmy sobie pozwiedzać Weronę. Tam żeśmy więcej właśnie pozwiedzali niż we Florencji, czyli poszliśmy sobie oczywiście pod balkon Julii, tak?
Poszliśmy pod arenę, czyli takie mniejsze koloseum. No tam trochę żeśmy pochodzili po tym centrum i poszliśmy sobie na stadion Hellas Verony. Stary stadion, ale dużo fajniejszy chyba był niż ten Fiorentiny, tak jak żeśmy sobie go później ocenili. A potem żeśmy pojechali sobie nad jeziorko Lago di Garda. Bardzo malownicze, piękne jezioro. Tam też trochę się poodpoczywało. I tyle. 2 tygodnie później, tak jak tu wspomniałeś, miało miejsce rewanż w Przemku, Łodzi. Jedna rzecz tylko, bo mamy pytanie od słuchacza dotyczące właśnie wyjazdu jeszcze tego na ten pierwszy mecz. Czy udało się dojechać i wejść na stadion koledze karciarzowi, który podobno no nie do końca miał swój paszport? Znaczy miał, nazwisko się zgadzało, ale widniało mu inne imię. Już ktoś mnie pytał wcześniej. To nie Florencja. To wtedy karciarz jechał, to był wyjazd na Parmę. Właśnie 2 lata wcześniej. I po prostu przez pomyłkę zabrał paszport brata, a nie swój. No dokładnie. Ale do tej Parmy dojechał normalnie. Było okej. Okay. Bo tutaj już ktoś kiedyś zapytał w związku z jeszcze jakimś innym wyjazdem zagranicznym. Aha. Także to nie o Florencję chodziło. Także do Florencji dotarli wszyscy ci, którzy wyruszali tutaj z Polski. No i tak jak ja gdzieś tam spoza Polski dotarłem, także wszyscy dotarli cało i zdrowo. Nie wiem, jeszcze jakieś pytania? Nie, na razie było to jedno. Możesz kontynuować, co tam się działo przed rewanżem, bo sportowo była, powiedz, jakaś jeszcze nadzieja w kibicach, że może się uda powalczyć z tą Fiorentiną, czy raczej już i każdy spodziewał, raczej że nie, po tym 3-1 ja pamiętam, że jakieś tam piwka żeśmy w tej Florencji spożywali i po tym 3-1 wynik nie był aż jakiś taki wysoki, prawda, 3-1, natomiast ta Fiorentina później z każdą minutą, no było widać, że oni mają w sobie taki potencjał, że raczej ciężko będzie w rewanżu. I my nawet już wtedy zaczęliśmy rozmawiać, kogo sobie wylosujemy w kolejnych rozgrywkach, no bo wiadomo było, że jeżeli odpadniemy wtedy z tych eliminacji Ligi Mistrzów, no to później oczywiście będzie nas Puchar UEFA, czyli dzisiejsza Liga Europy, czekała. I bardziej żeśmy się zastanawiali, kogo tam trafimy we wrześniu w tym pucharze UEFA, a nie, że trafimy do jakiejś tam fazy grupowej, bo to musiałby się chyba wtedy zdarzyć cud. Natomiast no co, no wtedy w Widzewie jeszcze były jakieś kłopoty finansowe, kłopoty, no zresztą niemożliwe. No niemożliwe jednak. No i były jakieś problemy też z podpisywaniem kontraktów. Piłkarze tak dosyć średnio do pewnych rzeczy podchodzili, jakieś nieporozumienia były na linii piłkarze, zarząd i tak dalej. I piłkarze też tak troszkę jakby bez przekonania do tego meczu podeszli, rewanżowego mówię. Fiorentina nic specjalnego nie pokazała, wygrali sobie pewnie 2-0, tak jak wspomniałem, jedną z bramek strzelił oczywiście Cieza, który 2 lata wcześniej w barwach Parmy też na Widzewie strzelił nam wówczas 3 bramki. Natomiast sporo ciekawych rzeczy działo się wokół stadionu i na trybunach, bo tych Włochów przyjechało tutaj troszkę, chociaż było ich chyba mniej niż nas. No, w każdym razie nas już widzieli tam. Wiedzieli, że tam na naszą rzecz stracili flagę. A to się tak stało, że przed meczem też stracili gdzieś w okolicach stadionu flagę. U nas wtedy stadion był remontowany. Nie wiem, ile wtedy. Poprzednim razem żeśmy też rozmawiali, dlaczego było na meczu Monako tylko 8 tysięcy ludzi. Tutaj też chyba było 8 tysięcy ludzi. Tak, dokładnie. Z tego względu, że prosta, czyli ta trybuna pod masztami, czyli vis-a-vis głównej, no to ona w ogóle była niedostępna. A tu jeszcze coś było remontowane od strony tej trybuny też głównej. I też taka sytuacja miała miejsce, że tu od strony głównej udała się taka pewna grupa szukająca wrażeń w celu uspokojenia pewnych tam osób z Włoch, gdyż się źle zachowywali. I skutkowało to tym, że następne flagi weszły tutaj na stadionie
w nasze posiadanie. Najpierw jedna, potem druga, a później jak już ta krucjata, że tak powiem, w ich kierunku ruszyła, to ci Włosi chyba w ogóle już pozdejmowali te flagi i oni uciekli na koronę stadionu. Niektórzy nawet gdzieś tam ze stadionu próbowali wybiec. I chyba już nie wywiesili z powrotem reszty tych flag, co im zostało. No jakieś te ich flagi spłonęły wtedy pod zegarem. No ale warto też No Przemku te chyba. plastikowe Florencji nie. A, Może no dlatego, że była plastikowa. wydawałoby się, że najprościej się zapali w taki materiał, ale mam wrażenie, że Włosi w tamtym okresie czasu, a teraz to już w ogóle, jakoś tak do tych tematów flag podchodzili trochę jednak inaczej niż Polacy, że to nie było dla nich aż takie ważne. Oczywiście Znaczy na. wtedy, właśnie wtedy jeszcze nie, bo jeszcze ta scena kibicowska we Włoszech jeszcze wtedy była taka całkiem i ta Florencja to nie był ktoś tam gdzieś z dołu ligowej włoskiej chuliganki. Oni gdzieś coś tam sobą prezentowali. Oczywiście to nie była jakaś najlepsza grupa we Włoszech, bo tam parę grup było zdecydowanie lepszych. Natomiast Czyli całkiem to byli nie jak na było, tamte tak, że lata. tylko my przeżywaliśmy zdobycie tych flag, tylko oni również przeżywali Oni stracenie. też przeżywali. No zresztą sam fakt, że oni później pochowali to, co im tam jeszcze zostało w ogóle, to już pozabierali, pochowali, natomiast no, nie zaliczyli tego wyjazdu chyba do udanych. Jedyne, z czego przyszło im się cieszyć, to ze zwycięstwa i z tego, że awansowali dalej. Natomiast jakieś sprawy takie poza czysto piłkarskie, to w ogóle im nie wyszły wtedy. A jak się widzę wtedy zaprezentował, jeżeli chodzi o doping, o jakieś oprawy, to chyba nie ten jeszcze okres czasu, chociaż pomału tam już coś ruszało. Jak to tam wtedy Znaczy czy pamiętasz? ruszać ruszało, aczkolwiek oprawy to nie. Chociażby ze względu na ten remont stadionu. Tam mieliśmy też utrudnione zadanie, nawet żeby jakieś flagi specjalnie wywieszać. Flagi jak były wywieszane, to wtedy były wywieszane pod zegarem, no bo na tej prostej nie przypominam sobie, żeby chyba wtedy coś wisiało, nie wiem, albo może jakieś zaćmienie, ale wiem, że na niektórych tych meczach pucharowych też ze względu na jakieś reklamy też nie mogło coś wisieć w tych latach 90. Czyli Już to nie mówię ograniczenie było do o zegara po prostu, jeżeli chodzi o takie Tak, raczej ultrasowskie tak, no bo na elementy. Lidze Mistrzów no to te stadiony były, to frekwencja była dość duża na stadionie, w związku z tym ci ludzie siedzieli też w dolnych rzędach. Tam, gdyby flagi wisiały, to oni by raczej nic nie widzieli, na przykład na takim meczu, nie wiem, z Borussią Dortmund. Natomiast no tutaj nie przypominam sobie, jak to było z tą Florencją, ale zakładam, że flagi wisiały tylko pod zegarem. A doping, Przemku, jak tam wspominasz, było coś Doping pamiętasz? był okej, no lepszy niż we Florencji, ale we Florencji za to oflagowanie sektoru było całkiem fajne, no bo tam chyba ze 20 flag mieliśmy, nas było 230 osób, a tam było ze 20 flag i to flagi były takie jak Duma Polski czy robotnicze, także naprawdę takie dosyć duże flagi były. I jak gdzieś tam ktoś by odnalazł może w internecie jakieś zdjęcie, ja tam gdzieś kiedyś widziałem, to oprócz tego, że my żeśmy poprzyklejali tych flag do tego plexi od przodu i od boku, jeszcze całkiem sporo tych flag było rozłożonych w ogóle u nas tam na sektorze w tej Florencji. No to, no, a pod względem dopingu, na przykład doping Fiorentiny u siebie, a doping Widzewiaku w Łodzi, jak byś to ocenił, mimo tego, że było mniej ludzi, bo tam było 30 tysięcy widzów, czy No mówisz tak, tam Włosi? kompletu też nie było, ale było bardzo dużo osób. No, ze 30 tysięcy to mogło być, faktycznie. No nie, no mieli doping. We Włoszech ten doping jest jeszcze wtedy, w tamtych czasach, to było okej. Okay. No ale tutaj, tak jak wspomniałem, Parma 2 lata wcześniej im więcej bramek strzelała, tym mniej śpiewała. No, natomiast Parma trochę słabszą ekipą była niż Fiorentina. No nie, no Fiorentina miała dobry doping, dobry. No, to Nie mnie było tam jakichś zaskoczyłeś. fajerwerków, nie przypominam sobie, żeby tam nie wiadomo co było, jakichś pokazów pirotechnicznych, czy też jakichś opraw, natomiast doping był fajny. Może jakiegoś wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił, ale był solidny, o tak to ujmijmy. No i zakończyło się to wszystko chyba tak, jak każdy się spodziewał. Pewnie tam w duchu wszyscy liczyli, że może się uda, ale no.
wyszły tak, jak raczej miało wyjść, jeżeli chodzi o rywalizację sportową w tamtym No, kilka okresie, flag tak do to muszę. przodu, a niestety na boisku 3-1 w plecy i 2-0 w plecy. Ale No nie co, było to czekaliśmy przyjęte z później. jakimś takim dużym rozczarowaniem raczej, co Przemek? Czy raczej każdy Nie, się chyba spodziewał? żeśmy bardziej właśnie liczyli na to, że coś tam osiągniemy w tym pucharze UEFA, bo jeszcze całkiem dobry skład u nas był. Wtedy grał i Bogusz, i Terlecki, i Michalski, i Gęsior. Wichniarek grał jeszcze Marek Cicko, także my mieliśmy jeszcze kim grać, także to nie było jakiejś tragedii, my mogliśmy jeszcze tam w tej Europie zwojować. Zresztą no, tak jak ostatnio żeśmy rozmawiali o Monako i o tym, że część osób do tego Monako się nie wybrało z tego względu, że myśleli, że przecież pojadą sobie za rok gdzieś tam, a tu przypomnijmy sobie, że mecz w Monako my rozgrywaliśmy w listopadzie. A zobaczmy sobie, czy dzisiaj jakieś polskie drużyny w listopadzie jeszcze są w europejskich pucharach. Także my żeśmy do tego jakoś tam na spokojnie podchodzili. Nigdy z No tak, nas w sobie nie wierzył w tylko to. musimy, Przemku, jedną rzecz też dopowiedzieć kibicom, bo niektórzy młodzi mogą nie pamiętać, dlatego tak ci przerywam. Wtedy Puchar UEFA był rozgrywany metodą pucharową. Także Pucharową. dzisiaj, żeby to porównać, no to trzeba by, żeby zagrać w listopadzie w europejskich pucharach, to po prostu trzeba awansować do fazy grupowej. Już. I No już tam wtedy dokładnie. ten terminarz. A wtedy trzeba było się bardziej natrudzić, bo trzeba było szczebel po szczeblu przechodzić. Myśmy zaczęli tam od Liteksu, później Fiorentina odpadnięcie, później Tak. Neftchi Baku i Później te... mieliśmy. Nie, NFC Baku to A, nie ten przed... sezon. Tak, to było przed Później Parmą mieliśmy wcześniej, Skonto tak. Riga i dopiero później zagraliśmy z Monako. Także Dokładnie. my tutaj jesienią 99 roku to mieliśmy czterech przeciwników w pucharach. Dwa w tych eliminacjach Ligi Mistrzów i dwa w Pucharze UEFA. No i Także no, rozgrywane, tak czterech jak przeciwników powiedziałem, w dzisiaj. systemie pucharowym, czyli trudniej, nie, Tak. tak, pucharowym, czyli trudniej, bo dwumecz i przegrywający odpada, a nie to, że mamy grupę i mamy zagwarantowane, że 6 meczów na pewno zagramy, czyli tam do końca jesieni. No Co dokładnie. Także też... no, my pokonaliśmy Bułgarów, odpadliśmy z Fiorentiną. Później pokonaliśmy Skonto Riga. Przeszliśmy dalej, no z Monako już nam nie poszło. Na długie lata niestety nie zagraliśmy No w europejskich pucharach, ale tak, to. wszystko wróci jeszcze, spokojnie, spokojnie. No ja cię trzymam cały czas za słowo, ten twój optymizm też mnie tak cieszy i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. No dobra, to chyba wszystko wyczerpaliśmy, jeśli chodzi o to, co zaplanowaliśmy. Idealnie się, Przemek, zmieściliśmy w godzinie. No właśnie teraz 21:01 nam wybiła, no ale No to super. ta minutka to tam nikt, każdy nam wybaczy. Na dzisiaj tyle. Omawialiśmy dwa w zasadzie wyjazdy do Poznania, bo one się taką klamrą spinają. One były w bardzo krótkich odstępach czasu, więc omówiliśmy oba. Przemek jeszcze powspominał swoją wizytę we Florencji. Ja mogłem tylko być świadkiem czy słuchać jego opowieści, bo nie dane mi było ze względu na wiek wtedy do Florencji pojechać. Poznań pamiętam jak najbardziej, natomiast Florencję niestety nie. I myślę, że podobnie jest ze słuchaczami. Też większość z was w Poznaniu miała okazję wtedy być, przynajmniej na jednym z tych dwóch najazdów, tych inwazji, bo tak to trzeba ująć. Natomiast Florencja, no to już wybrani, jak mówi Przemek, 230 osób się pojawiło wtedy na Artemio Franchi i mają co wspominać, dlatego tymi wspomnieniami chociażby Przemek się z nami dzieli. Podzieli się z nami również za tydzień, jak zwykle. Nie zdradzamy, jakie będą tematy, bo sami jeszcze tego nie wiemy. Będziemy sobie w tygodniu ustalać, co tam warto wziąć na warsztat i co warto kibicom przypomnieć. Na razie Wam dziękujemy, życzymy udanego wieczoru. Do usłyszenia w kolejnym Tak. magazynie Archiwum za tydzień o 20 w poniedziałek. Trzymajcie się. Dziękuję, dziękuję wszystkim słuchaczom, Przemek pozdrawiam Olszowy, wszystkich Maciej kibiców Widzewa. Wojciechowski. Dziękujemy, dobranoc, dobrej nocy, cześć. Dzięki, dobra. Sponsorem Radio audycji Widzew, w była rytmie firma serca Łodzi. Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl